No i taki słupek niewielki. Nie wiem, czy Państwo dostrzegacie po lewej stronie malowany na biało. Jest to oryginalny słupek graniczny przywieziony z granicy polsko-rumuńskiej z terenu obecnej Ukrainy. Jest to słupek międzywojenny, jeżeli dobrze pamiętam. Raz udało mi się wejść na teren koszar i miałem okazję zwiedzać. Miałem nadzieję, że dzisiaj również będziemy mieli tę przyjemność, no niestety. Straż graniczny? Nie. Trzeba jeszcze też powiedzieć, że cofając się trochę w historii do tych czasów sprzed Wojska Polskiego, o którym opowiadał Piotrek, pod koniec XIX wieku na terenie Białegostoku powstały cztery duże jednostki koszarowe, to jest jedna z nich. Druga to są koszary przy ulicy Kawaleryjskiej, wykorzystywane w międzywojniu przez 10 pułkułanów litewskich. Kolejny zespół koszarowy carski istniał w rejonie dworca Białystok Fabryczny czy Białystok Poleski przy ulicy Traugutta. Tam zachowały się tak naprawdę dwa budynki po nim. Jeden to jest dawna cerkiew przekształcona w międzywojniu w kościół garnizonowy. I obok kościoła, obok cerkwi, obok kościoła znajduje się niewielki budynek, który był strażnicą przy wyjeździe na teren koszar. Tam też przy tejże strażnicy został odtworzony słupek będący nawiązaniem do bramy wjazdowej i nam znajduje się tablica poświęcona 42. pułkowi piechoty. I czwarty zespół koszarowy zbudowany był przy ulicy Wołodyjowskiego, między Wołodyjowskiego a dzisiejszą Waszyngtona na terenie szpitala klinicznego, szpitala Gigant. Z niego zostały z kolei dwa niewielkie budyneczki, które można obejrzeć, jeżeli będziecie Państwo w tamtej okolicy. A pana Piotra z muzeum już nie ma, nie? Bo to kiedyś dużo takich było czołgów, jakiś samolot? Czołgi, samoloty. Co się z tym stało? Należy... O, tam jeżeli Państwo zobaczycie między drzewami, widać ten budynek z żółtej i czerwonej cegły, to jest ten ośrodek dla uchodźców. Jest to jedyny, który ma zachowane oryginalne ceglane fasady spośród tych dużych budynków koszarowych, pomijając te mniejsze, które widzieliśmy od Dypowej. Co z tymi czołgami właśnie? Już odpowiadam. Jeżeli chodzi o czołgi, były to eksponaty należące do Muzeum Wojska. I z tego co wiem, to one są szykowane do parku militarnego, który powstaje na ulicy Węglowej koło Muzeum Pamięci Sybiru. Ale tam też były na kłopcy tak stały czołgi i tego, samolot, i tak działa. Na strzelnicy? Działa motorówka, na pewno i samolot stoją tutaj na tym terenie zielonym. Historycznie był to teren przeznaczony do ćwiczeń wojskowych, ponieważ jednostka w pierwotnym układzie ciągnęła się jeszcze dalej, znacznie dalej w stronę dzisiejszej Pogodnej. Natomiast przed nami charakterystyczny obiekt na rzucie hala sportowa. Sala sportowa, ale tak naprawdę jest to maneż, czyli ujeżdżalnia. Mój tato jeździł przed wojną. Także jest to kolejny historyczny obiekt w kompleksie koszarowym. Natomiast... A jeszcze w pewnym okresie były tu bale sylwestrowe. W ujeżdżalni? Tak, byliśmy. Tu? Na hali sportowej. To już na sali sportowej. Aha. Na sali. Lata 60-70. No, duża sala. Także gdyby odbić te tynki, to również wyszłyby tutaj nam cegły. Kiedyś dowiadywałem się, dlaczego te budynki, które zostały otynkowane, nie są oczyszczane. I ówczesna rzeczniczka Straży Granicznej, pani Ania Wójcik, powiedziała, że w trakcie wykonywania próbek przy pracach budowlanych, przy odbijaniu tynków, okazało się, że cegła jest tak skorodowana, tak uszkodzona, tak przeżarta, że nie da się jej oczyścić po to, żeby zachować te ceglane fasady. Udało się to zrobić na tym jednym budynku, tak zwanej piątce. A to są bloki pograniczników. Te dwa. Te dwa. Tak. A tamto to wszystko już teraz... Komunalne. Zbliżamy się do osiedla, które... Dwa bloki z tego osiedla są to bloki, w których mieszkali pogranicznicy.
Natomiast w głębi, znajdują się nowe budynki wyznaczone już współcześnie przez zarząd mienia komunalnego, ponieważ w planach jest przeciągnięcie całego tego osiedla od ulicy Bema do tamtych bloków ASKO albo Uniwersalu, nie ustaliliśmy kogo. Tak, tutaj będziemy iść i będziemy wchodzić do środka zobaczyć Mikołaja Kopernika. Nie pójdę, bo tu pracowałam. Idziemy. To pani nas oprowadzi może? Nie, już mam dole. Ja tu mieszkamy, także... My jeszcze mamy w planie wejść na strzelnicę, zobaczyć rzeczkę, bażantarkę. Idziemy potem do ekonomicznego. Chcemy przejść... w miejsce, gdzie były te dawne ulice, tak, które, na których powstały. Rzeczki, barżentarki to się nie zobaczy. No ale ten stawik przynajmniej, że można opowiedzieć, że jest tam. Tak. Ja pamiętam z dziadkiem zawsze przychodziłem, tak jak mówiłem, moi dziadkowie mieszkali tam w 89. Z dziadkiem, jak byłem mały, zawsze przychodziliśmy oglądać kaczki. Lata mieszkamy już tam. Dziękujemy bardzo. Serdecznie dziękujemy Państwu za opowieści i za wspomnienia z ulicy Kopernika i z ulicy Bema. Do zobaczenia. Dziękujemy serdecznie. Miłego dnia. A my udamy się jeszcze do jednego reliktu związanego z zespołem koszarowym, a potem wejdziemy w plątaninę nieistniejących dzisiaj ulic. Tak. Idziemy tutaj zobaczyć za blokiem jedną rzecz i idziemy do szkoły. A co? Nie. Tutaj musimy wejść w bramkę, żeby zobaczyć dwa budynki i koło szkoły już udajemy się do punktu, przez szkołę do punktu zbiórki, czyli do punktu wyjścia. A masz kluczyk do bramki? Mamy mieć otwartą. O. Ten z dziadkiem, kiedy nie wiem, czy mały Andrzejek. Tam stawaliśmy w płocie i ja też się oglądałem. Jako wojskowy. Pamiętam, była awantura o wskaźnik miejsc parkingowych. Że to są komunalne lokale i nie będzie tyle samochodów. Tak. Oni nie mają samochodów. Ale miejscówkę mają fajną. Trzeba przyjrzeć. Znaczy te mieszkania chyba takie małe trochę są. Najgorsze jest komarowo i śmierdzi. Krew, także nie jest fajnie. Ale czyli nie fajnie? Strach dzieci puścić. Ale one w ogóle kiedyś były ogrodzone od tej strony całkowicie, tak, a teraz dokładnie. Za tym budynkiem, za setką, wzdłuż tej zieleni w drzewach ciągnie się strzelnica wojskowa. Jest również wpisana do rejestru zabytków Stantowały Ziemne. Chcecie Państwo podejść zobaczyć? Tak. Zostało sprawdzone na Lipowej buduje Universal. Universal, ja widziałem nawet kalendarz właśnie. Już jak sprzedają te mieszkania reklamowo. O, zaczyna się. Chcieli Państwo strzelnicę? Mamy strzelnicę. Także jeszcze
Na razie sobie stoi i powiem zaraz to zielone. Gdyby pożreć to trochę, normalnie było ci. Gdyby tak nie robić. Zobaczylibyśmy to charakterystyczne wały zakończone wałem poprzek, który miał wyłapywać kulę. Ale dobry sens jest, to już nie jest teoretycznie. Teoretycznie tak, natomiast trzeba też pamiętać, że jeżeli obszar jest wpisany do rejestru zabytków, to zarówno te bloki, jak i te na ulicy Depowej, które powstają, muszą być zaakceptowane przez miejskiego konserwatora zabytków. Co się zdarzało? Co widać się zdarzyło. Natomiast za Państwem, jeżeli obrócicie się, jest sobie... Parę razy pytałam o różne rzeczy. To miejski zawsze twierdził, że on nie ma żadnych uprawnień i odsyłał do konserwatora wojewódzkiego. Bo na tym to polega. Mamy konserwatora wojewódzkiego, który może na przykład wpisywać obiekty do rejestru zabytków i do ewidencji zabytków. I mamy konserwatora miejskiego, który nie może tego robić, chociaż odpowiada za zabytki na terenie miasta Białegostoku. I teoretycznie powinien na przykład stwierdzić, że jeżeli coś jest warte ochrony, no to podpisuje decyzję, prowadzi postępowanie i wpisuje to do rejestru albo do ewidencji. Jest to niższa forma ochrony, która skutkuje tym, że jeżeli powstaje na przykład plan zagospodarowania przestrzennego, muszą pojawić się w takim planie zapisy ochronne. Ale nie może tego zrobić miejski, więc na przykład wysyła listę do konserwatora wojewódzkiej 20 obiektów do wpisania, ale konserwator wojewódzka nie wie, czy są to obiekty godne wpisania do rejestru czy do ewidencji i prosi o uzasadnienie, że są to obiekty godne wpisania, chociaż wysyła to człowiek, który teoretycznie powinien się na tym znać. I tak, taka przepychanka może trwać parę lat, a w międzyczasie domy się palą, kamienice się walą i mamy skutek taki, jak tam przy ulicy Kochanowskiego, Witebskiej, Mochylowskiej, że dzieje się to, co się dzieje. Miejski konserwator zabytków to jest były wojewódzki i jest chyba jedynym konserwatorem od 90 roku, który skończył historię sztuki. Ponieważ wojewódzcy konserwatorzy, chyba Tosiek Oleksicki jeszcze miał skończoną historię sztuki, ale to były lata 90. Potem był Stankiewicz, który też był historykiem sztuki, potem była pani Zofia Cybulko przez krótki czas, która jest etnolożką. Potem był kilkanaście lat Andrzej Nowakowski, który jest architektem. Potem był krótki czas Piotr Fircowicz, który jest również architektem. Potem był znowu Andrzej Nowakowski, architekt, a teraz jest pani Małgorzata Dajnowicz, która jest historykiem zajmującym się historią kobiet. Amen. Koniec dygresji. Za nami stawik na rzece Bażantarce. I są pewnego rodzaju spory. Ponieważ rzeka Bażantarka na planach Białegostoku zaznaczana jest w dwojaki sposób. Po raz pierwszy zaznaczana i opisywana jest jako ciek wypływający z okolic ulicy Krętej. Jak ktoś z Państwa chce kupić tam mieszkania na Krętej, to nie kupujcie, ponieważ właśnie mniej więcej w tamtym miejscu, gdzie teraz budowane są bloki, wybija Bażantarka, która tędy przepływa. Ci tutaj też mają problem. Także to jest pierwszy ciek Bażantarki. On jest niewidoczny na terenie Nowego Miasta do ulicy Pogodnej. Za ulicą Pogodną Bażantarkę widać, potem mamy ten stawik, potem przepływa sobie Bażantarka przez ogródki działkowe, o których wspominałem. Potem przepływa pod tunelem Fildorfa Nila i pamiętam, że chyba w roku 2005 albo 2006 po oddaniu tunelu od razu tunel został zatopiony, ponieważ nie oczyszczono tam jakichś separatorów i rzeczy, które miały odławiać zanieczyszczenia. Natomiast druga opowieść związana z Bażantarką jest taka, że rzeczka wypływa za Biedronką przy ulicy Transportowej na Nowym Mieście. Przepływa sobie na drugą stronę, na Zielone Wzgórza, dalej płynie wzdłuż ulicy Hetmańskiej. Natomiast te dwa cieki łączą, czyli ten i ten wypływający z Nowego Miasta, łączą się przed stawami marczukowskimi. I od stawów marczukowskich płyną sobie już jednym ciekiem, który wpada do rzeki Białej w rejonie fabryki Biawar przy ulicy, przy skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II i ulicy Sikorskiego. Bażantarka to trzecia rzeka Białegostoku, 3,9 km długości. Drugą rzeką jest Dolistówka, pierwszą oczywiście Biała.
Także tyle, jeżeli chodzi o zieleń osiedlową, o strzelnicę, o stawik. Ruszamy do technikum ekonomicznego, gdzie znowu mamy niespodziankę. Ale pamiętasz pogodę, jaką mieliśmy na TBS-a? Oj! Ci z Państwa, którzy byli z nami w tym 30-parostopniowym spacerze, to... No te balkony to w ogóle trochę absurdalny pomysł w sumie, zamiast zrobić pokoje czy mieszkania. Takie, wiesz, wbudowane, no, to ale, tylko się prosi, żeby zabudować ale i... Ale wiesz, dlaczego to tak no? Po pierwsze jest to prostsze do wylania z punktu budowlanego, aha, bo lecisz prostą płytą. No tak. Nie masz wystających wsporników, balkonów wspornikowych, konstrukcyjnie, które musisz zbroić konstrukcyjnie. Mhm. Poza tym jest to łatwiejsze do ocieplenia, bo masz litą ścianę, po której walisz z góry styropian i nie masz punktu przemarzania pod balkonami, pod balkonowymi. Jeżeli byliście Państwo z nami na spacerach, to wiecie, że czasami pokazuję dziwne murale, dziwne takie ciekawostki. To tutaj jest mural, który dzisiaj już nie ma całego napisu, ale podobno najlepsi fani Jagiellonii są na całym świecie. Widzi to na tym, jest to namalowane na tym śmietniku. Tak idziemy, bez sprzętu. Raz, dwa, trzy. Ty dzwoni na trafny telefon. Technikum ekonomiczne. Można powiedzieć... Nie jest technikum. To jest pan szkoł ekonomiczny. Mówię starej nazwy. Zespół. Szkoła zawodowa jeszcze była, tak chyba. Czyli zespół szkół handlowo-ekonomicznych. Z informacji, do których ja dotarłem, szkoła miała być uruchomiona w 1976 roku. Udało się to zrealizować dopiero w roku 1981. Udało się w 1983. Projekt szkoły powstał w Wojewódzkim Biurze Projektów Budownictwa Miejskiego w Bielsztoku. Mieliśmy w latach PRL-u różne placówki, różne instytucje, które zajmowały się projektowaniem największe, to było Miasto Projekt i Inwest Projekt. Natomiast dodatkowo istniały właśnie takie biura niby branżowe, ale projektujące na przykład szkoły. Także to jest ta ciekawostka. A do szkoły chcę Państwa zabrać po to, żeby pokazać pewną ciekawostkę, jaka znajduje się w holu głównym. Natomiast trzeba powiedzieć też, że szkoła ekonomiczna ma znacznie dłuższe korzenie. Że co? Szkoła ekonomiczna ma znacznie dłuższe korzenie. No, bo na warszawskiej było od 905. 1905 rok, chociaż jest to data, do której bardzo często nawiązują różne, różne szkoły. Pierwsza szkoła ekonomiczna istniała na ulicy Warszawskiej. Jako szkoła handlowa. Kolejna podpowiedź. Istniała przy ulicy Warszawskiej w miejscu, gdzie jest Wydział Ekonomii Historii. Tak, a historycznie był to dom Trębickiego, później pałac, z którego korzystali ród fabrykancki Komichału, który wypowiada w trakcie takiego naszego małego spaceru po osiedlu Antoniuk. Ta rodzina, która w naszym wieku Hała do Białegostoku prowadziła swoje biznesy włókienniczy i miała fabryki właśnie w warszawskiej naprzeciwko kościoła świętego Wojciecha, czyli dawnego kościoła ewangelickiego świętego Jana. Drugą fabrykę miała przy ulicy świętego Rocha, gdzie pod 10 stoi spotki. I trzecią fabrykę miała na Antoniuku, gdzie powstała szkoła melioracji wodnej.
Został handlowy ekonomiczny. Na można znaleźć tablicę poświęcone Witoldowi Andonowiczowi, który był pierwszym dyrektorem. Nie wiem, czy na spór. Mieliśmy móc wejść. Była jakaś zgoda, tak? Tylko zadzwonię. Ja już dzwoniłam, tak? Nie wiem, czy to się jest. Dzień dobry. Mamy prośbę o wpuszczenie nas na 5 minut się na Białego Jutrzką w ramach zwiedzania osiedla Bela. Nasza koleżanka... Ale to na chwileczkę. A może pan do dyrektora, żeby pan się odzwonił na telefon? Ja zaraz zadzwonię. Dobra. Bo nie mam wrażenia, nie mogę puścić. No ja wiem, ale pani tutaj pracuje. No nie, no jak bez zgody dyrektora. Samowolka. Ja tego człowieka nie znam, bo to jakiś nowy gość. Natomiast Ania, no, wiesz, mówi, że ona dzwoniła do szkoły, nie zgodziła tak precyzyjnie, dlatego raczej na tej zasadzie, że będziemy chcieli odwiedzić też. Szkoła, czy zespół szkolny składa się z kilku elementów. My stoimy teraz przy budynku edukacyjnym. Z tyłu jest cały duży kompleks sportowy. Dopełnieniem jest bursa, czy internat szkolny, z którego korzystają uczniowie z okolicy, przyjezdni. Natomiast jesteśmy jeszcze też w bardzo ciekawym miejscu pod względem historycznym, ponieważ tak jak opowiadałem o Bażantarni Branickich, tak w latach międzywojennych na tym obszarze istniała kolonia urzędnicza Bażantarnia. Zachowały się częściowo jej relikty w postaci dwóch ulic, Tęczowej i Zdrojowej. To są uliczki między Szkołą Ekonomiczną a ulicą Pogodną i tam stoją sobie niskie domy. Następnie duża część Bażantarni została przeznaczona właśnie pod Szkołę Ekonomiczną. Została przeznaczona pod Szkołę Ekonomiczną. Straciliśmy głośnik. Pod Szkołę Ekonomiczną, natomiast częściowo również zostało zabudowane osiedlem wielkopłytowym. Jeszcze taka ciekawostka, ponieważ za chwilę puszczę tutaj panik międzywojennego Białegostoku z układem ulic. Jeszcze taka ciekawostka, szkoła w momencie, kiedy powstawała, nie była przypisana do ulicy Dama, tylko do ulicy Dzielnej. Ulica Dzielna w tej chwili znajduje się po drugiej stronie Pogodnej. Na razie konsultacje. Jak to się wyglądało w międzywojniu? Ulica Bema kończyła się na wjeździe do Koszar. Ulica Zdrojowa, ulica Tęczowa. W miejscu, w którym obecnie znajdują się boiska sportowe, biegła dodatkowo ulica Kresowa. Ulicą Czwartaków przejdziemy się dzisiaj, chociaż ona fizycznie nie istnieje. I widzimy ulicę Dzielną, która biegnie obecnym układem ulicy Bema, natomiast kończy się jeszcze dodatkowo na ulicy Oboźnej. Ja to puszczę, możecie sobie Państwo obejrzeć. To też pokazuje, jak zwarta była zabudowa w tej części Białegostoku po drugiej stronie Bema. To wyglądało mniej więcej, oczywiście nie na tak wielką skalę, ale mniej więcej tak ta siatka była zagęszczona jak ulice te Kochanowskiego, Witebska, Mochylowska, po których chodziliśmy. Negocjacje trwają. Jakieś światło może włączyć tutaj? Mikołaj Kopernik, tak jak mówiliśmy, na zewnątrz jest patronem tej szkoły, natomiast na ten pomnik warto zwrócić uwagę ze względu na jego autora. Jest to Stanisław Wakuliński, białostocki rzeźbiarz, który z realizacji, które w tej chwili można zobaczyć w przestrzeni miasta, to jest na przykład pomnik na cmentarzu w Grabówce.
takie monumentalne dzieło postaciami w formie lekko kubistycznej. I jeżeli chodzi o Martynińskiego, jak widzicie Państwo, ten pomnik garnetowa na przykład na ulicy Wąsackiej, kiedy się chodzi z chybami na tym przednie, to stoi niewielkie pogięcie ulicy garnetowa, takiego, który ma zaakcentowane okulary. To jest również dokonanie pana Stanisława Martynińskiego. Przed zbudowaniem tej szkoły rzeźba znajdowała się w Ekonomiku. Sama rzeźba pochodzi z roku 73, czyli pięciolecia urzędnika. Tak jak mówię, wstrzymuję słońce, rusza planety. To chciałem wam powiedzieć. Państwo, co, zdjęcie mamy w pokoju, jak to pokazuje? Bo to jest to i widzi, to nie jest. No tak, ale on wstrzymał słońce, ruszył w ziemię. Tak, jak mi się pytało. Chcecie zdjęcie duchowe przed pokoju? Głośnik został. Jeżeli chodzi o spacer, proponuję teraz, żebyśmy się przeszli takim deptakiem osiedlowym. Dosłownie, tak jak widzicie Państwo, ten wieżowiec na horyzoncie, do niego dojdziemy w miarę szybko i to jest już koniec naszej trasy. To, co Państwo widzicie za boiskiem, to są właśnie tereny Tęczowa, Zdrojowa i to jest to dawne osiedle, dawna kolonia Bażantarnia. Przez ten teren zielony płynie sobie Bażantarka w tej dziurze. Nie wróżę przynajmniej. Przynajmniej nie wróżę. Wróżę zaczyna płynąć na terenie Nowego Miasta, czyli osiedla kawaleryjskiego. W planach było tu stworzenie parku osiedlowego, ale skończyło się właściwie tylko na górce Saneczkowej. I nie wiem. To był taki jakby amfiteatr. Był amfiteatr, górka Saneczkowa i to jest właściwie wszystko. Parę lat temu miasto chciało wrócić do tej koncepcji, do koncepcji budowy tutaj parku, ale skończyło się. Boisko na osi od jednej bramki do drugiej bramki wybudowane jest na ulicy Kresowej, która należała również do tej kolonii Bażantarnia. Natomiast my w tej chwili wyjdziemy sobie na ulicę Czwartaków i ulicą Czwartaków będziemy powoli kierować się do końca spaceru. Jak Państwo chcecie, zobaczcie, mówię, mam tutaj mapkę, jak wyglądała ta cała siatka ulic. Łąka kwietna, czyli zamiast nie kosić, można wydać mnóstwo publicznych pieniędzy na pola słonecznika i rzepaku. Możesz ją puścić, a ja ci dam drugą. Dobra. Czy ktoś chce jeszcze obejrzeć tą matkę? Żeby dzieciaki zarówno z jednej strony osiedli tej szkoły ekonomicznej i z drugiej strony osiedli, do których zmierzamy, mogły dotrzeć bezpiecznie do szkół, nie narażając się na kontakt z samochodami.
Tutaj mijamy ulicę Ludwika Mierosławskiego. Wzdłuż bloku numer 101, ulica biegła. Ulica Ludwika Mierosławskiego. Tak, ten wjazd pod blok jest poprowadzony. Ta ulica podzielona na. Tak, jest dokładnie poprowadzony tą ulicą. Natomiast w tej chwili Mirosławski, jeden z przewodniczących stania styczniowego, ma kawałek na wygodzie z Romualdem Traugutem. To znaczy, to jest dawna Traugutta. Potem zmieniono. Potem zmieniono. Tak. W ramach porządkowania ulic. To lata 90. Nie, to ostatnie. Oczywiście szkoła podstawowa ma za patrona generała Józefa Bema. Jak na osiedle dana przystało. A dla trzech? Dlaczego się zapomniałem o drugim imieniu Bema? Zachariaszu. Tak. To jest zacznę imię. Tak, to jest pementowe. Nie mogę właśnie. Pewnie był masonem. Co? Pewnie był masonem. Nie. Kiedy sprowadzono jego zwłoki, był problem, gdzie go pochować. Ponieważ Bem w czasie służby w Turcji przyjął islam. Tak, faktycznie, jasne. I no, w jego rodzinnym Tarnowie na cmentarzu miejsca nie było i on leży w tej chwili w parku. Na takiej sztucznej wyspie na Stawie ma na chyba 6 kolumnach jest taki ładny katafor. I tam spoczywa się duszka. Kiedy to było? Ze dwa lata temu. W naszym arsenale była taka właśnie dość ciekawa wystawa na temat Bema. Łącznie z węgierskim filmem o przewozie jego zwłok. Jak wyszło to w Budapeszcie główny, jakby to powiedzieć, z większą poprawą. Witany niż...